Malbork Cycle Via City, jest organizowana przez malborski samorząd. Głównym organizatorem jest Malborskie Centrum Kultury i Edukacji. Popieram tę inicjatywę, bo to jest bardzo dobry pomysł organizatorów. Zaczęła się wiosna, jest super pogoda i wyjście na rower to właściwie spełnienie rekreacyjnych marzeń, także to właściwie dzisiaj realizuję i dzisiaj ta inicjatywa bardzo mi się podoba. Polecam wszystkim jazdę na rowerze i oby to szło ku lepszemu i oby z Malborka wyszli zawodnicy na klasy mistrzowskiej i międzynarodowej. Ale oczywiście dzisiejsza impreza to nie tylko rowery, rowery to tylko jeden z elementów. Cały szereg różnych atrakcji związanych z aktywnym trybem życia, z rekreacją, z wypoczynkiem. Myślę, że fajna zabawa dla mieszkańców i turystów w każdym wieku, od najmłodszych po najstarszych. 83 lata najstarszy zawodnik, który wsiadł dzisiaj na rower. Ja przyszłam w konkretnym celu obejrzeć tutaj klub MKS Noga, z racji tego, że mój syn tutaj pływa. Bardzo fajnie, jest sporo atrakcji tutaj, ludzie bardzo żywo reagują na wszystko, sporo rodzin wyszło z domu. No myślę, że nikt nie siedzi teraz w domu przed telewizorem, tylko wszyscy wyszli tutaj wspierać imprezę i dobrze się bawią. Pogoda dopisała, wszystko pięknie. W ramach projektu ELMOS, w którym Polska Unia Mobilności Aktywnej jest wraz z miastem Malbork i przy okazji tej fajnej imprezy, jaką jest Cyclovia City 880, udostępniamy mieszkańcom rowery ze wspomaganiem elektrycznym. Jechałem rowerem wspomaganym elektrycznie, bardzo przyjemnie. Dużo lepiej niż się spodziewałam na początku, rzeczywiście to takie jest duże ułatwienie. Ogólnie jest fajnie, jest dużo atrakcji. Myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie. I dlatego właśnie tutaj będę przyjeżdżał. Jestem mile zaskoczona tym, że tyle się dzieje w Malborku. Będziemy razem przyjeżdżać. Hej! Ja też.